Dzień dobry Państwu. Tak jak było na tablicy, nazywam się Kamil Wieder, reprezentuję Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej. Chciałem dzisiaj w kilku słowach przybliżyć Państwu nasz konkurs, który zorganizowaliśmy dla miast właśnie w temacie Smart Cities, czyli tak właściwie najszerzej, jeżeli chodzi o transformację także cyfrową. Przy czym my dotykamy o wiele szerszego zakresu działania samorządu niż tylko sama transformacja, niż tylko ten aspekt technologiczny. Zgodnie z możliwie jak najwyższą ideą Human Smart City, czy w ogóle Smart City, czy już to Human Smart City, które jest rozumiane jako Smart City 3.0. Jeżeli chodzi o sam konkurs, o jego kontekst, to wynika to między innymi z Krajowej Polityki Miejskiej i z tego, co nastąpiło później, czyli ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które mają na tyle szerokie cele szczegółowe, które pozwalają w to wpisać również ideę smart city. Co do zasady, najczęściej było to rozumiane tak, sama idea smart city, że wdrażamy w mieście rozwiązania technologiczne, które w jakiś tam sposób są interaktywne, są smart. Najczęściej tu mamy na myśli, prawda, jakieś, nie wiem, samoprzygaszające się latarnie, czy tego typu działania, ale sama idea jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, o wiele szersza. Sam konkurs my ogłosiliśmy w lipcu 2017 roku. Tu takich kilka informacji właściwie technicznych, przebiegnę bardzo szybko przez to. Dostaliśmy bardzo dużo w naszej opinii aplikacji, to było 108 fiszek. Wszystkie te fiszki, taka była decyzja, zakwalifikowana do drugiego etapu, więc wybór konkretnych projektów również był ze 108, przy czym tylko 72 samorządy ostatecznie złożyły wnioski, z 69, które były poprawne formalnie, faktycznie wybieraliśmy. Wybranych zostało 25 projektów, aktualnie 24 miasta przystąpiły do ich realizacji. Jeżeli chodzi o kwotę, to jest niecałych 40 milionów, chyba 39,5 miliona w tej chwili. Maksymalna dotacja w miastach to są 4 miliony, każde miasto musi wnieść 10% wkład własny. I na ten moment maksymalny termin realizacji projektów to 31 grudnia 2021, ale z przyczyn obiektywnych, jakie w tej chwili mamy, pracujemy nad tym, to jest informacja właściwie dla naszych dotacjobiorców, żeby ten termin przedłużyć. Do kiedy to się okaże, zbieramy na razie takie informacje, jako że pandemia też ma wpływ na nasze projekty. Jeżeli chodzi o same działania w projektach, miasta były wsparte przez zatrudnionych przez nas ekspertów już na etapie opracowywania ostatecznych wniosków aplikacyjnych. W tej chwili miasta, które otrzymały dofinansowanie, również mają stałe wsparcie eksperckie. Miasta mogły aplikować w kilku obszarach tematycznych, to były Smart Districts, partycypacja społeczna, zrównoważona mobilność, ekotechnologie, ekorozwiązania, internet rzeczy, smart grids, wykorzystanie danych o mieście i audyt miejski. To tak bardzo, bardzo szeroko było przez nas traktowane, ale tak naprawdę to, co było głównym i jest nadal głównym celem konkursu, to kreowanie miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia. Ja to specjalnie wyboldowałem Państwu na prezentacji, ponieważ, tak jak wspomniałem, staraliśmy podejść się do tematu Smart City o wiele szerzej niż tylko w zakresie rozwiązań technologicznych.
To jest to, co naturalnie wiążemy ze Smart City, ale w naszej opinii to przede wszystkim również angażowanie obywateli i to nie tylko w tym minimalnym zakresie w postaci konsultacji społecznych, ale także o wiele szerzej, o wiele precyzyjniej mówiąc, tak aby zaangażować mieszkańców, obywateli do współdecydowania o tym, w jakim kierunku miasto zmierza. Takie projekty udało nam się też pozyskać w ramach naszego konkursu. Tutaj informacja na temat tego, jakie obszary tematyczne były głównie wybierane przez miasta i no, w pewnym sensie pokutuje to technologiczne podejście, ale tak jak wspomniałem, również są takie działania. Tu na przykład miasto Lublin otrzymało dofinansowanie, to jedno z dwóch dużych miast, na opracowanie uspołecznionej strategii, tak? I jest to naprawdę działanie dalece odbiegające od tych standardów, które czasami pokutują jeszcze przy opracowywaniu dokumentów, przy konsultowaniu ich z mieszkańcami. Ale tak jak też no widać, to internet rzeczy, to smart grids, wykorzystanie danych, głównie pod względem technologicznym, ale także w zakresie projektów na przykład środowiskowych, to też są rozwiązania technologiczne, multimedialne, jeżeli chodzi o zbieranie danych. I musimy też sobie zdać sprawę z tego, że jednak zawsze musimy patrzeć na to Smart City w miarę naszych możliwości i w miarę naszych potrzeb, ponieważ tak naprawdę no, nie każdy musi realizować projekty w szalenie szerokim zakresie. Wychodzimy z założenia i takie też było nasze podejście przy wyborze projektów, które otrzymało dofinansowanie, że każdy dobiera takie działania, jakie są dla niego po pierwsze potrzebne i racjonalne. To nie chodzi o to, żeby zrealizować projekty, które może wyglądają z zewnątrz bardzo fajnie, może są bardzo nowoczesne, ale nie dają nam wartości dodanej. Tak? To, na co też zwracaliśmy uwagę, to, aby projekty poprawiały między innymi efektywność kosztową w samorządzie, żeby te rozwiązania, które są wdrażane, miały przełożenie na oszczędności, na przykład w budżecie miasta. Przykładowo, jeżeli jakieś miasto nieduże chciało wdrożyć system zdalnego monitorowania zużycia mediów, to mogło taki projekt zaproponować. I tak jak już zacząłem mówić, przykładowe działania projektowe, które w naszym konkursie są realizowane, to oczywiście to jest ten punkt wyjścia. Należy opracować strategię, czy tak jak w przypadku Lublina, jest to w ogóle opracowanie strategii miasta w sposób bardzo uspołeczniony, w sposób angażujący mieszkańców na wszystkich etapach, ale też bardziej szczegółowo, bardziej kierunkowo, tak, opracowanie strategii Smart City, opracowanie strategii czy polityki w pewnych obszarach miasta, czy to parkingowej, czy szerzej transportowej, i później wynikające z tego dokumentacje projektowe, bo to też jest jeden z elementów, który można w ramach naszego konkursu zrealizować. Ale tak jak już też przewija się w tym, co mówię, te działania na każdym etapie muszą być bardzo, bardzo uspołecznione, te działania muszą być partycypacyjne. Wymagamy tak wręcz tego, aby wszystkie działania angażowały mieszkańców. Pojawiają się u nas kafejki partycypacyjne, mobilne punkty konsultacyjne, to na etapie realizacji jeszcze tych działań związanych ze strategiami. Pojawiają się narzędzia informatyczne, no i to jest to, co w tej chwili jest głównie wykorzystywane przez miasta, z racji tego, że no nie mają możliwości na przykład zapraszania mieszkańców. W związku z tym też analizujemy to, o czym już mówiłem, możliwość przedłużenia ewentualnego tych projektów, które zgłoszą taką potrzebę, właśnie w związku z tym, żeby mogły właściwie zrealizować projekty, żeby te cele wynikające z konkursu
zostały zrealizowane. Miasta mają też możliwość przeprowadzenia działań pilotażowych. To, co nie jest normalnym projektem, co nie jest normalnie elementem projektu w ramach pomocy technicznej. Tutaj przez to, że te działania mają charakter pilotażowy i są takim eksperymentem w pewnym sensie, możliwe jest właśnie wdrożenie na przykład czy to czujników napełnienia koszy, czy inteligentnego oświetlenia na jakimś ograniczonym obszarze, bo tu jest ograniczenie budżetowe narzucone na miasto, nie może to przekroczyć 40% wartości projektu, tudzież 500 000. Jakieś systemy właśnie monitorowania zużycia wody, czy też eksperymentalnie systemy parkingowe w miastach, w których tego jeszcze nie było. Natomiast ostatnim elementem, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o ten pilotażowy charakter konkursu, o pilotażowy charakter projektów, które są realizowane, to to, że te działania mają być później możliwie jak najszerzej upowszechniane wśród innych samorządów, które akurat dofinansowanie nie otrzymały. Idealnym rozwiązaniem jest opracowanie ścieżki dostępu do określonych rozwiązań, tak, to znaczy od pomysłu poprzez jakieś konsultacje, opracowanie dokumentacji, aż po wdrożenie takiego, no w naszym przypadku pilotażu, w przypadku innych samorządów już to może być na szerszą skalę. Ponieważ to jest właśnie główna idea naszych konkursów, które już po raz kolejny, bo Human Smart Cities to nie jest pierwszy konkurs tego typu, który zrealizowaliśmy, tak aby te rekomendacje i konkretne doświadczenia miast z wdrożenia niedużych projektów mogły być zrealizowane przez inne samorządy, przez inne podmioty, no po prostu przez władze innych miast, które poszukują rozwiązań oszczędności, które poszukują możliwości bardziej efektywnego realizowania swoich zadań z wykorzystaniem właśnie czy to technologii, czy szeroko rozumianych idei rozwiązań Smart City. Oczywiście po odpowiednim dopasowaniu do swoich specyficznych lokalnych uwarunkowań. Nie mogę w tej chwili Państwu przedstawić żadnych już konkretnych przykładów na wdrożenie z sukcesem tych projektów. One dopiero się rozpędzają, właściwie no miały się rozpędzać w tej chwili. Niestety to, z czym mamy do czynienia, czyli pandemia, prawda, koronawirusa, zahamowały te działania, gdyż no w tej chwili od początku roku najczęściej zaplanowane były właśnie działania partycypacyjne, konsultacje z mieszkańcami, wypracowywanie tych rozwiązań. Bardzo szybko miasta próbują przerzucić się na działania zdalne, na działania online'owe, tak jak my dzisiaj się spotykamy, ale zapewne no, nie wszystko uda się zrealizować, więc w tej chwili pracujemy też nad możliwościami ewentualnego rozciągnięcia w czasie tych działań, tak żeby główny cel, czyli ten pilotaż, został również wdrożony, żeby te przykłady mogły być później faktycznie i efektywnie rozpowszechniane. Tak jak mówię, nie mogę pokazać Państwu efektów, jeżeli chodzi o Human Smart Cities, ale ponieważ nie jest to pierwszy projekt pilotażowy, pierwszy projekt modelowy, który realizujemy, to jako tak podparcie moich słów, że jednak te projekty faktycznie się sprawdzają, że te eksperymenty, które troszeczkę robimy w ramach pomocy technicznej, działają, to takim przykładem jest tutaj modelowa rewitalizacja miast. Na portalu, na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji możecie Państwo znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat wdrożeń, a jeżeli ktoś chce tak bardziej namacalnie i powiedzmy aktywnie zobaczyć i dowiedzieć się co nieco o tych projektach, to zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, na kanał Fundusze Europejskie, tam jest zakładka dotycząca modelowej rewitalizacji miast i tam można w praktyce zobaczyć, czym kończą się tak naprawdę te pilotaże i jaki jest ich odbiór, ponieważ tam możecie Państwo również zobaczyć informacje bezpośrednio od mieszkańców i dowiedzieć się, że te projekty no, sprawdzają się, tak? Taki charakter działań, tu modelowa rewitalizacja miast też miała charakter bardzo uspołeczniony, dotyczyła oczywiście nieco innego obszaru, ale
myślę, że to jest przykład na to, że takie projekty mają sens. Mam nadzieję, że tak samo będzie to wyglądało w przypadku projektów Human Smart Cities i że też za jakiś czas będziemy mogli podobne informacje pokazać jako efekt wdrożenia takich projektów, pozytywny efekt wdrożenia takich projektów w miastach. Miałem bardzo ograniczony czas, to był tylko naprawdę taki wycinek. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na nasze kanały komunikacji. Tam pojawiają się często informacje na temat naszych projektów, również działań w zakresie Human Smart Cities, wcześniej w zakresie modelowej. I zapraszam do zadawania pytań, jeżeli ktoś ma takowe, czy poprzez stronę, czy poprzez mojego maila, czy też kontakt bardziej bezpośredni. Dziękuję bardzo za uwagę.